Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, od wczoraj u mnie już jest przerobiony magazyn energii z 24 na 48 V. I no, powiem wam, jest możliwość, znaczy była możliwość, bo ja to wczoraj testowałem, dzisiaj jeszcze podłączyłem to dla was. Była możliwość, że jakbym tak na noc zostawił to urządzenie, ten balanser, który tutaj testowałem, zaraz wam pokażę wszystko dokładnie, to bym był pewnie w wiadomościach, że jest taki jeden na Podkarpaciu, co mu się magazyn energii spalił. I to lifę po 4, co się niby nie pali. Także powiem wam, no, nieciekawie. Ja tam przestraszony nie jestem, bo ja tego pilnowałem. Ale można sobie krzywdę zrobić, dlatego słuchajcie, pokażę wam dzisiaj, jak trzeba uważać na różne chińskie wynalazki, które są niesprawdzone. I przy okazji zrobimy, może nie test kamery termowizyjnej. Ja tutaj mam taką kamerę termowizyjną, już ze 3 miesiące tą kamerę mam. I nie wiedziałem, jak zrobić o niej film. Aż się trafiła taka okazja, przy której się naprawdę ta termowizja przydała. I mówię wam, to nie jest aż takie strasznie drogie w porównaniu do tego, do budowy magazynów, do kupna baterii, falowników i tych wszystkich podzespołów do off-gridu, to jest mała część termowizja, ale robotę robi i bardzo pomaga. I wczoraj na przykład też niby poskręcałem wszystko. Ściągnę osłonę, słuchajcie. Niby poskręcałem wszystko tutaj, podokręcałem, ja tutaj nie żałuję siły. Ale biorę wczoraj sobie termowizję, najeżdżam, to teraz nic, bo już PV-ka nie działa, a tutaj mi grzeje 40, prawie 50 stopni. Także pierwsze zaczniemy od wynalazku. Tak jak mówiłem, dla tych co nie znają tematu, przeszedłem na magazyn energii 48 V. Czyli tutaj są trzy pary baterii 24 V, 100 Ah, dokładnie to jest 25,6 V, 100 Ah, spięte szeregowo, szeregowo, szeregowo. I później te układy są spięte równolegle, także trzy szeregi spięte równolegle, żeby mieć 48, a tak naprawdę między 50 a 55 V. No i pojawia się problem z, bo trzeba te baterie balansować. Na razie są jedną dobę, jeszcze się nie rozjechały. To będę, słuchajcie, to będzie pilnowane na bieżąco, wam pokażę co dzieje, jak. Na razie spokój jest, u góry się troszeczkę rozjechały, także zjechałem z 56 na 55 V, a ja zrobię o tym osobny film. I nie ma, może tak, nie ma na rynku balanserów do baterii 24 V. Są na 12, czyli tam 4 12 robicie 48, ale na 2 24 nie ma nigdzie baterii. Także mój apel, balanserów. Mój apel, jeśli ktoś by chciał, rynek jest otwarty i jest dużo klientów na ten temat. Ja bardzo chętnie promocję zrobię, przetestuję u siebie. Ale do rzeczy. O co chodzi z tym, żeby mi się magazyn energii zapalił, by się, na szczęście się nie zapalił. O, moment, bo nawciskałem, słuchajcie, zobaczcie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. 80 stopni, ma to dziwne pudełko. W najgorętszym miejscu nawet miało 85 stopni miejscami. Słuchajcie, to jest taki jakiś dziwny balanser bez nazwy. Chińczyk go przysłał, żebyśmy potestowali. I tak, żeby nie było, słuchajcie, zobaczcie, mamy tak. Jedna, pyk, 26,4. O, coś miga, to miga ten balanser, teraz coś tam trzeba w cholerę wyłączyć, bo z dymem pójdziemy. Druga, 26,5, 26,4. Delikatnie sobie tutaj, słuchajcie, skacze. Jak teraz sobie skacze, widzę, że miga ten balanser, a przedtem jak były równiutkie, bardzo równe były baterie, to cały czas świeciło, także nie wiem, o co chodzi, ale no tego się nie idzie dotknąć, taki jest gorący. Drugi temat, pokażę wam, jakie tu prądy płyną. 2 ampery ustawimy na DC, jest 0,0. Jest 0,0. Co nam tu wpływa? Zobaczcie. 0, 136 ampera idzie z 24.
a z 48 idzie 0,67. Także to nie ma jakichś niewielkich prądów. Nie ma, nie wiadomo jakich przewodów tutaj, słuchajcie, nie ma. W środku też nie wiadomo co jest. Ja go miałem nie pokazywać, tylko że mówię, ani brandów nie ma, ani nazwy nie ma, niczego. To pokażę, co mi szkodzi. Zalane jakimś takim ustrojstwem. Tutaj widzę jeszcze chyba kondensator, na nim wy się lepiej znacie. 1000 mikrofaradów, 63 V, ale tu grzeje się po bokach, okropnie. W tym zalanym, tu się grzeje, o kurwa. Oj, przepraszam, no tutaj jest, zaraz sprawdzimy. No idzie się dotknąć, jest masakra. Zobaczcie, 105, tam przez obudowę nie było, tutaj jest 105, 106 stopni jest w tym miejscu, także weźcie sobie jakiś taki wynalazek i tak zostawcie. Niech to zacznie się jarać, zacznie się ten plastik palić. Nieważne, że magazyn energii będzie zabezpieczony, nie wiadomo czym. Tutaj wszędzie u mnie nawet tynku nie ma na ścianach, jak to mi gadają. Żeby się jak najmniej rzeczy zapaliło, jak się zacznie jarać, prawda? Wspólnie. Niech się ta obudowa zacznie tutaj jarać, no to wszystko zacznie się za chwilę od tej obudowy palić. I później nie zatrzymamy tego. Także słuchajcie, temat taki. Uważać, żeby się biedy nie narobiło. Ale właśnie, jakby was właśnie taka kamera interesowała, taka o, właśnie taki temat, z takimi parametrami, jak widzicie, słuchajcie, ja tu nie będę przeklikiwał niczego nie wiadomo ile, w opisie filmu wrzucę wam link do filmu Paragon DJI, tam normalnie zrobił, rozebrał na części pierwsze, że tak powiem, instrukcje obsługi, także nie ma sensu tego ciągnąć, jak ktoś chce. Linki będą też z kodem promocyjnym w opisie filmu będą do tego i do kolegi Andrzeja też ostatnio testował taką kamerę. Także słuchajcie, to nie jest duży koszt, naprawdę. To nie jest duże urządzenie, ja tego używam tutaj dużo, długo i często. Filmy wam nagrywam z FLIR-a, bo niestety ta kamera nie nagrywa dźwięku. Także ja wam, jak filmy nagrywam, pokazuję wam z termowizji, to nagrywam z FLIR-a, ale to trzeba dopiąć tutaj, tam, coś tam, to niby dużo roboty nie ma. Tylko czasem właśnie trzeba coś takiego, żeby sobie luknąć tu, luknąć tam. O, głupi zasilacz. 20, prawie 30 stopni ma, zobaczcie. Zasilacz, on cały czas tu jest wpięty, bo cały czas stacja pogodowa na nim działa. Falownik daje 6 kW, bo on grzeje się cały. Ten radiator z tyłu się mniej grzeje jak to obudowa. On całym sobą oddaje temperaturę. Mówią, że to w miarę normalne. A tutaj dalej to ustrojstwo jest podłączone. Słuchajcie, no i dalej się buja. 107, 105. Także no, nie jest ciekawie. Ja to rozłączam w diabły. Bo to nie ma sensu. I tak jak mówiłem, w opisie filmu wszystko dotyczące kamery, instrukcje, inne rzeczy, niech sobie każdy rozbierze na części pierwsze, co w tej kamerze jest. Powiem wam, sprzęt bardzo fajnie sobie lata. Jak ZeptoBox już na swoim kanale też pokazał recenzję tej kamery, to ona musi być dobra, bo on byle czego nie pokazuje. Także ja z czystym sumieniem mogę wam polecić jeszcze. Tam jakiś link promocyjny można będzie złapać z opisu filmu. Co do magazynu energii, na razie się bardzo fajnie to sprawdza. Dzisiaj już nabiłem do pełna, tak jak mówiłem, miałem ustawione 56 V i nabiło mi do pełna baterię. No i na niektórych nawet było 29,2 V, także szybko na 55 V zrzuciłem. Zeszło z baterii, wyrównało się. Powiem wam, na samej górze się rozleciały, bo już to już nie jest ich strefa komfortu, że tak powiem. Ale jak już tak zeszło na te 55 V, to już w porządku, już zaczęły się wyrównywać. A teraz jak widzicie, o, jeszcze wam pokażę mniej więcej, a czemu nie? To bardzo ludzi ciekawi. Pokażę wam, jak wszystkie teraz stoją tutaj elegancko. Tylko musimy tak, będziemy sobie wpinać po kolei. Mamy pierwsza bateria 26,4. Przypominam, dobę już to pracuje. Nawet parę kilowatogodzin wyciągnąłem. 26,4 to jest pierwsza para. Teraz druga para. Czy mnie ktoś widział?
26,4. A jest tym balancerem dziwnym. Ja go zapiąłem teraz, bo tego nie zostawię, tu nie ma szansy. Trzecia para 26,4. I no i nie ma problemu, słuchajcie, elegancko 26,4. I całość nam się też zgadza. Także pierwsza doba nie rozjechało się. Zobaczymy co dalej. Bez balanserów na razie lecę. Ale też mam na to sposób, powiem wam, gdzieś tu leży. Jak to zbalansować? Zobaczymy po miesiącu. Bo mam tak, przetwornicę, znaczy ładowarkę mam i przetwornicę. Czyli jeśli ta będzie bardziej naładowana, ta mniej, prawda? To tu zapnę przetwornicę i zacznę z tej ładować. To no, taki balans zrobię, że doładuję, bo zawsze w jedną stronę to się tylko rozlatuje, prawda? Czyli tą osłabię, tą naładuję i może i za 2 miesiące to wytrzyma. Takie kombinacje używki, jak zawsze. Zobaczymy. Także wydaje mi się, że sytuacja została opanowana. Ta dla was, mówię, przestroga. Nie wierzcie niesprawdzonym Chińczykom, że tak powiem, niesprawdzonym balanserom, bo to nawet oznaczeń nie ma. Może to dwunastki są. Tylko ktoś powiedział, że to jest na 24 i tego tak się to wszystko grzeje. Powiem wam, no jak ktoś ma 105 stopni, to ja tego tutaj nie zostawię, bo no mówię, będę w wiadomościach. A nie chcę być w wiadomościach z racji spalonych baterii, tylko nie, ja w ogóle nie chcę być w wiadomościach. Może tak, zacznijmy od tego. Ja jakoś tak telewizję nie oglądam, to i może mnie tam nie być. YouTube mi wystarczy. Do moich widzów wycieczki mi wystarczą. Także słuchajcie, tyle na dzisiaj. Magazyn jak na razie. Pierwszy koty za płoty. Jeszcze muszę obciążenia do niego podłączyć, jeszcze pralka, suszarka, bo już elektryka, nie mam co ładować i praktycznie pełny, nie? No i jeszcze czekam na drugą baterię. Negocjacje trwają, także żeby już było 20 kWh. A może i więcej, zobaczymy. Zobaczymy. Wszystko, czas pokaże, także ja was pozdrawiam serdecznie. Pilnujcie się, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, przez głupotę biedy można narobić, a taka kamera majątku nie kosztuje, a może dużo uratować. Szczęścia, zdrowia, pomyślności.